Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Renata Ćwiżeń-Szymańska, skarbnik miasta Opola. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i temat budżetu, który w aspekcie miasta jest może dla nas tematem abstrakcyjnym, bo każdy z nas wie, co to znaczy budżet domowy. No i w tej chwili w budżecie domowym trochę jest nam ciężko, źle się dzieje i podobnie jest w sumie z budżetem miasta. Pani skarbnik, jak wygląda na chwilę obecną sytuacja z budżetem miasta, jaką mamy kwotę i czy jakby temat Polskiego Ładu ma tutaj duże znaczenie i wpływ na nasz budżet miasta? Tak, może zacznę od końca. Polski Ład ma bardzo duże znaczenie przede wszystkim na strukturę dochodów w mieście. Jeżeli chodzi o rok 2022, ponieważ rok 2021 powinniśmy dobrze zamknąć budżet dość dobrym wynikiem operacyjnym, czyli nasze dochody powinny być wyższe niżeli wydatki, które wydajemy na bieżące utrzymanie miasta i powinniśmy zamknąć to wynikiem przekraczającym 66 milionów złotych. Niemniej jednak rok 2022 już zmienia nam się w zakresie perspektywy możliwości takich wydatków, jakie mieliśmy w 2021 roku. Musimy popatrzeć oprócz tego, że Polski Ład jest przed nami, również to, że jesteśmy w okresie pandemii. Miastem najbardziej w pierwszej kolejności zatrząsł rok 2020 w momencie, kiedy wystąpiła pandemia i kiedy zatrzymała się cała gospodarka przez lockdown. Wtedy pierwszy raz mieliśmy uszczuplone dochody wynikające właśnie z udziału w podatku PIT. Niemniej jednak podjęliśmy szereg działań, które pozwoliły nam wtedy ograniczyć wydatki, ponieważ cała przestrzeń publiczna została zatrzymana, w związku z tym wiedzieliśmy, że te wydatki już będą miały inny obraz niż w latach wcześniejszych. I to działanie było szybkie, decyzja była szybko podjęta zarówno przez prezydenta i też przez Radę Miasta, która przede wszystkim zgodziła się na zmniejszenie strony wydatkowej i urealnienie tego budżetu do takiego poziomu, który byłby realny do wykonania. Ale budżet, przepraszam, że wchodzę w słowo, budżet został też chyba trochę uszczuplony przez pewne decyzje prezydenta, które dotyczyły pomocy na przykład małym przedsiębiorcom, restauratorom, prawda? Czy zwolnienie w pewnym momencie opłat za transport dla mieszkańców. To wszystko działo się właśnie w trakcie lockdownu i to wszystko uszczuplało nasz budżet, prawda? Oczywiście, mieliśmy świadomość tego, że musimy przede wszystkim ukierunkować się na pomoc przedsiębiorcom i mieszkańcom, bo też zwolniliśmy mieszkańców ze strefy płatnego parkowania przez miesiąc czasu po to, żeby korzystali ze swoich pojazdów, a nie z komunikacji miejskiej, mając świadomość tego, że w tym momencie my będziemy stratni na tym, że dochody ze sprzedaży biletów będą niższe. Mieliśmy świadomość tego, że zależało nam przede wszystkim na przedsiębiorcach, żeby utrzymali się po momencie pandemii, bo stwierdziliśmy, że ważny jest ten moment kryzysu, żebyśmy z niego szybko wyszli i żebyśmy mieli szybkie, silne odbicie. W związku z tym to, co tutaj zostało wskazane, szliśmy w kierunku przede wszystkim zwolnienia z wszelkiego najmu i dzierżawy tych obiektów, szczególnie komunalnych, gdzie prowadzona była działalność gospodarcza. Daliśmy możliwość przedsiębiorcom do składania wniosków o umorzenie podatków, wykazując się trudną sytuacją finansową bądź też zachwianiem płynności finansowej. Także próbowaliśmy zbudować szereg działań, bo zwolniliśmy również mieszkańców z odpłatności za żłobki w momencie, kiedy faktycznie one były zamknięte. Więc tutaj staraliśmy się i pomóc mieszkańcom, i pomóc przedsiębiorcom, czyli nasza taka mała, tak zwana tarcza antykryzysowa, która miała zadziałać w mieście Opolu. I to dokonaliśmy. No ale to zdecydowanie wpłynęło też na nasz budżet miasta, prawda? I pozytywnie to wpłynęło całościowo, oceniając to z perspektywy czasu, bo zawsze te wszystkie działania najlepiej oceniać z perspektywy czasu, bo nie wiemy ostatecznie, czy podjęcie tych decyzji będzie na tyle, można powiedzieć, miarodajne dla budżetu, czy efektywne dla budżetu, ale tym nie sugerowaliśmy się w pierwszej kolejności. Sugerowaliśmy się tym, żeby bezpiecznie przeprowadzić finanse przez rok 2020, który był dla nas bardzo trudny. I to było pierwsze uderzenie w zakresie uszczuplenia dochodów, jeżeli chodzi o finanse miasta, ten rok 2020. A teraz będzie tylko gorzej, prawda? Teraz właściwie. A teraz mamy drugi, można powiedzieć, drugie takie trzęsienie, które pojawi się w 2022, ze względu na to, iż zmiana legislacyjna, szczególnie w zakresie podatkowym i w zakresie dochodów JST,
będzie miała oddziaływanie na budżet miasta. A czy inflacja będzie również miała oddziaływanie znaczące na budżet miasta, bo nasze budżety domowe odczuwają inflację, tak, więc dopuszczalnie jest tak samo. I można powiedzieć, że możemy się porównać z tym samym, w takiej samej analogii do budżetu domowego, tylko po stronie wydatkowej. Natomiast tutaj wrócę do strony dochodowej, bo to uszczuplenie nie jest jednorazowe, wynikające tak jak wtedy z pandemii. Jest już uszczupleniem stałym ze względu na fakt, iż zmieniły się ustawy podatkowe, jak i również ustawa o dochodach JST, gdzie jest mowa o mniejszym udziale w zakresie podatku od osób fizycznych, ponieważ tam wprowadzono dodatkowe przeliczeniowe wskaźniki. Ale o tym szczegółowo nie będę tu Państwu raczej opowiadać. Bardziej nas interesuje, Pani Skarbnik, z czym to się wiąże dla miasta. Bo powiedzmy też, i to jest chyba dobry moment na to pytanie, co jest w zakresie budżetu miasta? Bo wielu mieszkańców nie wie tak naprawdę, za co odpowiada budżet miasta. Co jest z tego finansowane i w jakim aspekcie właśnie odbiją się te wszystkie rzeczy na tym budżecie? Mhm. No, miasto przede wszystkim służy mieszkańcom, a finanse również mają na celu finansować te zadania, które służą mieszkańcom. Tutaj, jeżeli chodzi o budżet, to finansujemy oświatę i subwencja, którą dostajemy na funkcjonowanie oświaty, nie pokrywa w 100% tych wydatków, bo myślę, że to jest dobrym przykładem, żeby pokazać, że miasto w sposób znaczący dokłada do oświaty, bo oświata kosztuje ponad 400 milionów złotych, z czego 190 milionów prawie to są środki własne budżetu miasta, które finansują oświatę. Oprócz oświaty jest również pomoc społeczna w szerokim zakresie, jeżeli chodzi o działania dla mieszkańców. Oprócz działalności tej społecznej jest również działalność kulturalna. Utrzymujemy obiekty takie jak Muzeum Polskiej Piosenki, Bibliotekę Publiczną, Galerię Sztuki Współczesnej, Teatr Lalki i Aktora. Mamy również w utrzymaniu żłobki, dotujemy żłobki niepubliczne, dotujemy również przedszkola, budujemy przedszkola dla mieszkańców, które też będziemy w przyszłości utrzymywać. Widzimy potrzebę budowy tych przedszkoli. Właśnie to są też inwestycje, prawda? Tak, inwestycje, które przerodzą się później w funkcjonowanie tych przedszkoli i bieżące wydatki na utrzymanie tych przedszkoli, bo musimy tam zatrudnić kadrę, musimy tam zabezpieczyć funkcjonowanie samego obiektu, więc to są przyszłościowe wydatki, takie bieżące, typowo bieżące wydatki, które będziemy musieli ponieść na utrzymanie tej przestrzeni, tej tkanki publicznej. I co na tym najbardziej ucierpi? No bo wiadomo, że inwestycje rozpoczęte trzeba kontynuować, żeby nie, no bo są zobowiązania. Te wszystkie placówki oświatowe i prospołeczne też trzeba po prostu no, dalej kontynuować tą pracę pomocową dla ludzi, dla mieszkańców. To które dziedziny naszego życia mogą ucierpieć przez te zmiany w budżecie najbardziej? Jeżeli chodzi o budżet, ja wrócę jednak do konstrukcji budżetu i przedstawionego budżetu na rok 2022. Ze względu na fakt, iż informacje dotyczące wielkości ubytku w udziale PIT-u dotarły do nas dopiero 15 października, byliśmy przy konstruowaniu budżetu, więc trudno nam było mówić o jakimkolwiek drastycznym cięciu wydatków. Mieliśmy świadomość tego, że przed nami jest rok 2022 z rozpędzoną inflacją, gdzie nie wiemy, jak te wydatki miasta też poszybują w zakresie bieżącego funkcjonowania miasta i tych instytucji, i tych zadań, które musimy wykonać. W związku z tym skonstruowaliśmy budżet, który niestety musieliśmy zamknąć deficytem operacyjnym wynoszącym 3,5 miliona złotych. Jest to pierwszy w historii deficyt operacyjny miasta. Niemniej jednak próbowanie korygowania tego deficytu operacyjnego wydawało nam się bardzo ryzykowne w momencie tak szybkich informacji, które otrzymaliśmy, ze względu na to, co wspomniałam. Inflacja, presja duża też na wynagrodzenia pracownicze ze względu na podniesienie najniższego wynagrodzenia, które od 2022 roku będzie już wynosić 3010 zł. W związku z tym występuje dużo zagrożeń co do tego, żeby już teraz wskazywać na to, gdzie będziemy korygować wydatki w budżecie miasta. Mam świadomość tego, że ta rozpędzona inflacja będzie determinowała konieczność podwyższenia stóp procentowych, bo z pewnością będzie potrzeba zatrzymania tej inflacji. W związku z tym to również się przekłada na wyższe wydatki, jeżeli chodzi o obsługę chociażby długu. Mamy świadomość tego, że wzrosły nam wydatki też na oświatę, jeżeli chodzi chociażby o najniższe wynagrodzenie. Czyli Pani Skarbnik, przepraszam, że znowu wchodzę w słowo, bo dużo informacji, ale przekładając to na taki prosty nasz język.
Bardzo dużo jest wydatków, koszty utrzymania pewnych rzeczy, koszty naszego życia rosną, a z drugiej strony jakby jest ta inflacja. Czyli kiedy możemy liczyć na to, że jakby budżet miasta będzie już jakby taki skonkretyzowany, czy to jest jakby żywy organizm, na którym pani pracuje na bieżąco, zgodnie z, też z rzeczami, które się pojawiają po drodze, czyli na przykład właśnie ta inflacja znowu nam na przykład, oby nie, skoczy do góry i to trzeba będzie, to będzie miało wpływ na reorganizację tego budżetu. Czy to jest taki żywy organizm, na którym da się wprowadzać pewne zmiany? Oczywiście, budżet jest ciągłym, żywym organizmem. To można zauważyć poprzez korektę budżetu w trakcie roku. One występują na każdej sesji budżetowej i są pewne. Ale powiem, że ja się cieszę, że one są, bo one świadczą o elastyczności tego budżetu i o tym, że go dokładnie analizujemy. Ja, przyjmując te założenia, że przy planowaniu nie mogliśmy podjąć jakichś radykalnych zmian tego budżetu, ze względu na to, że te pewne informacje były takim elementem zaskoczenia, jeżeli chodzi o wielkość uszczuplenia tych dochodów, dlatego też w trakcie roku będziemy dokonywać zarówno po stronie dochodowej, tak jakie będą możliwości budżetu zmian, jak i również tej wydatkowej. Ale oczywiście jak najmniej kosztem dla mieszkańca, bo to jest dla nas priorytetowe. Będziemy szukać różnych rozwiązań takich, które nam pozwolą przede wszystkim odbudować nadwyżkę operacyjną, bo ona daje możliwość rozwoju tego miasta. Nadwyżka operacyjna jest bardzo istotną kwestią dla miasta, bo ona nie tylko oprócz rozwoju, ale również daje przede wszystkim płynność finansową miasta i możliwość założenia, że te środki trafią też na inwestycje. Ponadto ona jest ściśle istotna dla naszych wskaźników zadłużenia, dla naszej oceny ratingowej. Więc my mamy kilka elementów, które są powiązane z nadwyżką operacyjną, gdzie nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie myśleć o tym, żeby je odbudować, nie myśleć o tym, żeby dalej utrzymać rating na poziomie, jaki miasto ma. Bo ja tylko dopowiem tutaj Państwu, że po pandemii, po tych wszystkich działaniach, które miasto podjęło, zostaliśmy bardzo dobrze ocenieni przez instytucję ratingową, gdzie podniesiono nam rating miasta, co stanowiło o tym, że nasze działania, nasze decyzje były jak najbardziej trafne w tym okresie bardzo trudnym, gdzie faktycznie nie mieliśmy świadomości tego, czy ostatecznie idziemy w dobrym kierunku, czy też nie, ciąć bardzo mocno wydatki. Czyli przechodząc jakby znowu do tematu takiego przełożenia na nasz budżet domowy, jeśli nam gdzieś brakuje pieniędzy, obcinamy to, przesuwamy te pieniądze na niezbędne rzeczy, mamy taką możliwość elastycznego działania również z naszym budżetem miasta, tak? Tak. I to leży w pani gestii. Bo jeżeli byśmy porównali to do budżetu domowego, a myślę, że możemy sobie to zupełnie uprościć i tak porównać, to w pierwszej kolejności, z czego rezygnujemy? Zrezygnujemy z naszej rozrywki, więc z pewnością, jeżeli byśmy mówili o miasto, no tutaj mamy działania promocyjne. Działania przekierowane właśnie w kierunku wszystkich koncertów i innych rozrywek miasta, które miasto chce zagwarantować mieszkańcom, chce, aby tu się dobrze żyło i pokazać, że miasto jest atrakcyjne dla tego mieszkańca, więc jak mówimy ale nie o, są nam niezbędne. Tak więc naprawdę, będziemy więc szukać tych takich rozwiązań, które najmniej będą dla mieszkańca dotkliwe. Tak. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była pani skarbnik Urzędu Miasta, pani Renata Ćwierzek-Szymańska. Dziękuję bardzo.